Naszych łuczników rozstawmy sobie tutaj. O! Więc wy tu. Nasi łucznicy niech zostaną tutaj na tych stanowiskach. Tylko niech przyspieszą. Bo to byłoby wskazane. Co oni tu mają? Piechota egipska. Znajduje się pod niezłym naszym ostrzałem. Ej, opuścić włócznie. A jest tutaj kolejne oddziały wroga. Nubijczycy. Okej. Przeciwnicy słabną, na szczęście. I znajdują się pod mocnym ostrzałem naszej... Pauza. Pod mocnym ostrzałem naszej... naszych łuczników. Rozwalić skurczybyków. Dobra, Nubijczycy osłabli. Teraz możemy brać się za tą piechotę egipską. A jest, nie ma! Gnoje, dobra. Okej, pokonaliśmy te oddziały. Te oddziały egipskie. I bardzo dobrze. No, oni jeszcze są ostrzeliwani na do widzenia przez naszych łuczników. Są kompletnie bez szans. Dobra, teraz tak. My rozstawimy się tutaj. Ruszamy, ruszamy. Was. Ustawimy sobie tutaj. Razem z tymi. Jako uzupełnienie. Jako ewentualny odwód. Jeszcze mamy tutaj naszych szermierzy w odwodzie. Trzymiemy. Dobra, te oddziały zostały pokonane. I obecnie już chyba nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości militarnej. Dobra, ruszać, ruszać, schodzić. O, tutaj coś mamy na murach. A, to są ci galaccy szermierze. Dziwne, że Egipt ich ma. No ale pamiętam ich z czasów wojny z Galacją. Coś nam tu troszkę zwolniło. Uwaga, przygotować się. Tutaj egipscy falangici chyba mają... Mało dostali po dupie ostatnio. I przyszli chyba po więcej. O, patrzcie, nawet jakąś falangę próbują skonstruować, ale zaraz pożałują tego. A, jest, nasi łucznicy tutaj potrafią ich ładnie przekonać do swoich racji. Nie macie szans. No. Wystrzelać z kurczybyków. Dobra. Pozamiataliśmy. O Jezus. Ile ci tam w nich walą. Dobra, dobra. O, właśnie. Przerzucić ostrzał na tych tutaj. Kolejni Nubijczycy kierują się w naszą stronę. Nie macie szans. Pochwałę? Chwałę czy hałę, ale zaraz zginiecie. No nie macie szans, no. Z czym do ludzi?
Ja was proszę. Cały oddział żeście stracili. Dobra, teraz przerzucili ostrzał tutaj na tą piechotę egipską, która próbuje przełamać naszą obronę. Ale mocno obrywa. No nie macie szans, no. Weźcie to, zrozumcie w końcu. Giną jeden po drugim. No, ale Egipcjanie zyskali czas i podciągają kolejne oddziały. Tak, tutaj Galacja. Ziomusie z Galacji nadchodzą. Zrobić z nimi porządek. Tak jest, wystrzelać z Kubańców. No trudno, no. Przez użyli całą amunicję. No co ja poradzę? Przeciwnik po prostu, no, cały czas naciera. No co ja? Co ja mogę? Okej. Okay. Galatowie chyba są w odwrocie. W końcu. Tak, wycofują się. Dobra. Teraz myślę sobie, że możemy przygotować sobie obronę tutaj. Naprzód. Teraz tak, te nasze oddziały będą musiały tutaj nas mocno wspierać. Dobra nasza. Dobra, łucznicy już są praktycznie oddziałami bezużytecznymi. Naprzód, 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 naprzód. Tutaj piechota egipska się obudziła. Zmiażdżyć ich. A coś tam wali do nas. A, te wieże tutaj. Dobra. Pauza. Teraz tak, te dwa oddziały. Właściwie to ten jeden oddział. Może tutaj podejść. Ten jeden oddział podejdzie tu. A te trzy oddziały. Niech zablokują tutaj to przejście. Naprzód. Przejąć mi to. Tu już nasi szermierze nadchodzą. I przejmą tutaj ten... to miejsce. Uderzyć. Zmiażdżyć z Kubańców. Pauza. Wy nacierać tam. Co oni tu mają? Królewscy szermierze w kolczugach. No nie wiem, nie wiem. Dobra. Udało nam się tutaj przejąć. Waszym zadaniem jest przejść tam. Wy rozstawcie się tutaj. Ready for orders. Attack their position.
Dobra, spychamy z kubańców. Walka ostra i krwawa. Dobra, musimy przejąć te wieże. Coś czuję, że one będą kluczowe dla nas. Tam. Ruszać, ruszać, ruszać. Tutaj się przełamać, przebić przez tych skubańców. Pytam. Dobra, ci tu słabną. Uła. Uderzyć. Tak jest. Teraz tak, pauza. Uderzamy, panowie. Wybić ich. Jak ci tutaj? Słabną, słabną. Skubańcy. Zmiażdżyć ich. Jak miło. Wrogi generał poległ. Dobra, waszym zadaniem przede wszystkim zająć to. Wy przejąć to. Teraz tak. Wy wszyscy. Nacierać. Zrobić z nimi kurna porządek. Nie przejdziecie. Nie macie szans. Okej. Rozmieścić się tam. Ej, oni tu jeszcze chcą walczyć z nami. Kurde. Jeden oddział. Zaatakować z kubańców. Od tyłu. Dobra, ci już tu mają dosyć. Na szczęście te wieże ucichły. To daje nam jakieś szanse tutaj. Niestety nasze siły słabną. Tak jest. Pauza. Raz tak, te cztery oddziały. Rozstawić się tu czym prędzej. Wy tu. Dobra, bo to skubańcy już nadchodzą. Rozstawiać się. Atakować. Tak jest. Okej, okay. Włócznie działają. No i spoko. Okej. Co ci tu? Przez moment słabli. Teraz tak. Trzeba chyba podciągnąć tutaj kawalerię. Niech wjadą do miasta.
Wow, ile tu jest trupów na tych murach. To jest jakaś masakra. Okej. Zmiażdżyć ich. O? O ja. I tutaj są po to strzały? Tak. I są tam pod ostrzałem. Tych wież. Dobra, teraz tak. Wasze zadanie, moi drodzy, podejść tu. Wy. Nie. Wy rozciągniecie się tutaj. Naprzód, nacieramy. Wiem, że jesteście zmęczeni, ale trudno. To jest wojna, moi drodzy. A i tu walą do tych uciekinierów. Uja, ale dostał koleś. Tak, wy ich tam ostrzeliłeś na tych murach. Bardzo ładnie. Nic, jeszcze trzeba będzie zrobić porządek z tymi machinami. Ale spokojnie. Wszystko w swoim czasie. O, kogoś tu mamy. Motłoch, patrzcie. Na murach. A się to wszyscy tutaj. Okej. Przejmować. Oła. Cofnąć się. No, kolejne uderzenie sił wroga. Was wysyłamy tam. Zrobić tu porządek z nimi. Dobra, pauza. Teraz tak. Nacierać. Tu. Zrobić tu z nimi porządek. Dobra, nasza. Wybić skurczybyków. No i mamy bramę. Pięknie i ładnie. Teraz ty wy. Uderzać. Tak jest. Wieże nas tu ładnie wspierają ogniem. Spoko. Co oni tu mają? Kawalerię. Tak jest, ci tu słabną. I o to nam chodziło.
Dobra. Thorax, Pikeman! Pikeman! Teraz wy stwórzcie tu coś. Przynajmniej. Wy tu z tyłu. Jako wsparcie. O! Wszystkie te oddziały zaczęły nagle panikować, patrzcie. Okej. Tu będzie największe wyzwanie, przed którym będziemy musieli stanąć. Tutaj są ci królewscy szermierze. Kolejny oddział tych cholernych królewskich szermierzy. Dobra. Okej. Teraz tak, nasza kawaleria. Niech tu sobie podjedzie. Coś czuję, że zbliżamy się do momentu kulminacyjnego tej bitwy. Podchodzimy. Wy tu z tyłu. Wiem, że jesteście zmęczeni. Zniszczyliście dzisiaj bardzo wiele oddziałów wroga. Ale no nic. Bitwa trwa nadal. Naprzód, panowie! No właśnie, są pewni siebie. A ci co, znowu są wysłani do ataku? Ja was proszę. Z czym to ludzi? Zwolnić. Dobra. No i tu mają jazdę obywatelską, lekką jazdę. Tu mają te cholerne rydwany też. Trzeba zniszczyć ich. Rozwalić skurczybyków. Ta jest. Dorżnąć ich. Okej. Wracać. Na pozycję. Tu. Powoli. Powoli, ostrożnie. Tak jest, idziemy. Włócznia przy włóczni, tarcza przy tarczy. Uwaga, kawaleria wroga. Nadjechała. Pauza. Znowu ich sobie ustawmy. Kolejne uderzenie wrogiej kawalerii. Powstrzymane. Teraz tak, na spokojnie, na spokojnie. I na pewno za chwilę znowu uderzą. To jest, nasi łucznicy koni nas tam ładnie wspierają. Stawcie się tutaj. Ta jest, rozwalić skurczybyków. Uwaga, kolejna szarża. Wytrzymać, wytrzymać.
Tak jest. Żyjemy. A jest, nasi łucznicy tutaj ładnie działają. Dobra, to było uderzenie jazdy obywatelskiej. Ale oni tu jeszcze mają lekką jazdę. Ta wieża tu mi się nie podoba. Pauza. Te dwa oddziały. Zabezpieczyć to. Teraz tak. Pauza. My. Dobra, trochę podejść. Na spokojnie. Wy tutaj. Ci tu padają. Uwaga, kolejna szarża kawalerii wroga. Nie macie szans. Ach, trzymać się! Uwaga, rytwany ruszyły. To może być hardcore. Dobra. Pauza. Uderzyć tu. Wy. Uderzyć tu. Zniszczyć te rydwany. To jest obecnie główny nasz problem. By się tu trzymać. Zwalić to cholerstwo. Tak jest. Pauza. Cofnąć się. Okej. Dobra, gnoje stracili te rydwany. Jak tutaj trwa te przejmowanie? Dobra, wieża jest prawie nasza. Dobra, panowie. Rozstawmy się na nowo. Słuchajcie, ostatni wysiłek. Ostatni wysiłek. I będzie dobrze. Rozwalić tych skurczybyków. Niech nasi łucznicy wywalą w nich wszystko, co mają. Kurde, ci się w ogóle nie przejmują tym naszym ostrzałem. Nie no, ale paru padło. Okej. Dobra, przejmujemy tą wieżę. Kto traci punkt strategiczny? Chyba nie my. Tak jest, rozwalić te cholerne rydwany. Nie no, chyba ja nie tracę punktu strategicznego. Zdobyliśmy wieżę i bardzo ładnie. Dobra, tych tu poniszczyć. Teraz tak. Przejąć to tu. Tych tu trzeba będzie jakoś ugryźć. Oczywiście osłabić ich naszym ostrzałem łuczników. Co oni tu mają? Jeszcze lekką jazdę, która im się tutaj uchowała. Dobra, wy macie ruszyć tu. Naprzód, panowie. Ruszamy.
Wiem, że jesteście zmęczeni, słabi i ogólnie już nie w najlepszej formie, ale trudno. To jest bitwa, to jest wojna i trzeba ją wygrać. Dobra. One of our units is using its ammunition. Dobra. Te trzy oddziały. Uderzyć. Nacieramy. My podchodzimy tutaj. Też na spokojnie, na spokojnie. Uderzyć. Rozwalić skurczybyków. Zmiażdżyć ich. Tak jest. Skupić się na tym oddziale. Zaatakować go ze wszystkich stron. Otoczyć, zmiażdżyć i osłabić. Podejść, podejść, podejść. No, ruszać się. Dobra. Teraz możecie sobie przyjąć mur tarcz. Spokojnie. Jak tam walka? Przeciwnik słabnie. Zmiażdżyć ich. Tak jest. Puściły im nerwy. Mamy dziadów. Mamy dziadów. Ruszyć za nimi. Tak jest. Our enemy have lost a victory point. Tak jest. Co tu jeszcze im zostało? Oto pytanie. Nacierać. W sumie to wy będziecie słuchać tych tam wytępić. Zróbmy to też tak. Te oddziały tu. Te oddziały tu. Ten oddział tu. Poprzejmować to. Nacierać. I nacierać. Teraz tak, wy zająć to tutaj. Wy poszukać tu jeszcze oddziału wroga, które by się mogły tutaj ukrywać. Uderzyć. Tu mam jeszcze wielkie balisty, których trzeba by się było pozbyć. W sumie ustawcie się tutaj. Przede wszystkim. Tak, wiem. Walą do nas wieże.
Niezłe tutaj pałace i świątynie mają. Naprzód. Uderzyć. Zniszczyć te balisty. Dobrze. Słuchajcie. Zwycięstwo. Zwycięstwo po długiej i krwawej bitwie. W końcu udało nam się je odnieść, a więc zakończmy. Tak jest, moi drodzy. Pięknie. Oj. Podbiliśmy w końcu tą osadę. Oczywiście okupacja. Tak jest. Ale to nie było łatwa. To nie było łatwa bitwa. O nie. Dobra, weźmy sobie we świątynię Posejdona. To zniszczmy. Chociaż tu jest warsztat magii oblężniczych. Nie, będziemy tego raczej potrzebować. Przydałoby się tu jednak to rozwinąć. Chociaż czekajcie, czy to się da jakoś przekształcić? Nie. Zniszczmy to, zniszczmy to. Dobra, Petra jest nasza. Tu jeszcze mają gnojki ziemię. To trzeba byłoby zająć. Tu nasze armie uzupełniają straty. Okej, okej, moi drodzy. No cóż, myślę sobie, że czas powolutku kończyć ten odcineczek. Właśnie odcineczki dwa, ponieważ ten materiał będzie podzielony na dwie części. Dobrze, moi drodzy. No cóż, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapomnijcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.